Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Rzadko, ale czasem zdarzają się debiuty niezwykłe, które są poruszające i piękne i trafiają do kin. I czasem wchodzą właśnie do nich tak bardzo po cichu. Colleen Kuhn and Colleen Keana. Też się made this godiro. Nie godać erodro. Koini gaszine goni. Zomi dena norhogen desha wiele chamadunte. Jest chajl moron dawar. Film The Quiet Girl, Cicha Dziewczyna, poruszył serca widzów, a nawet serca zatwardziałych krytyków na wielu festiwalach. Zdobył nagrodę Kryształowego Niedźwiedzia w Berlinie, wiele innych nagród, a najważniejsze, zdobył też nominację do Oscara. I moi drodzy, zapraszam Was teraz do Irlandii. To początek lat 80. gdzieś daleko na wsi. Nasza tytułowa dziewczyna, zawsze czujna, ostrożna, milcząca, zamknięta. Jej zaniedbane życie to koszmar i chaos. Groźny ojciec, alkoholik, umęczona matka znowu w ciąży. Piątka rodzeństwa, bieda. Szkoła jest jeszcze gorsza. Kate tak naprawdę chciałaby się rozpłynąć, zniknąć. How long should they keep her? Till after the baby? She can't keep her as long as the lake. Oglądamy świat oczami naszej głównej bohaterki. Skupiamy się na detalach. Szumiące drzewa, rozmazane plamy słońca, niebo gdzieś tam wysoko, tak błękitne. Dorosłych widzimy przeważnie albo z boku, albo z dołu, jako takich odległych, wręcz obcych, albo niewyraźne cienie. Czy może być gorzej? Nasza Kate zostaje odesłana. Szasamach. God, how am I split the cartert? Can work her. She led you a house and home. Oh, don't we all eat in spurts, same as we grow? We'll keep the child gladly. Kate trafia do pary starszych farmerów. Ona wręcz zbyt otwarta i serdeczna. On tylko ponuro zerka, nic nie mówi. A Johan, how parted on how był? Życie naszej bohaterki zmieni już za chwilę swój bieg. Kate! Kate! Nie fajta dla telefony, Marsan. Ona rien tu me! No, bych aklart. Nowe życie Kate. Uczy się gotować, sprzątać i nabierać wody ze studni. Codzienne rytuały, uważność i troska nowych opiekunów działa jak balsam. Powoli ją otwiera. Zagłębia się w tajemnicę nowego domu, bo zawsze coś się ukrywa. Światło i cień, jakiś pogrzeb, odgłosy ptaków, lustro wody w studni. Oglądając ten film miałem wrażenie, że tak naprawdę na powierzchni niewiele się dzieje. Kolejne monotonne zajęcia. Reżyser nie przyspiesza w żaden sposób akcji. Próbuje nam pokazać codzienne chwile, ale gdzieś pod tą powierzchnią, moi drodzy, czujemy te pulsujące uczucia i emocje. I to takie bardzo prawdziwe i autentyczne. I to jest właśnie niewiarygodne i to jest niesamowita siła tego filmu. Reżyser fantastycznie nas prowadzi według chyba najlepszej scenariuszowej zasady, czyli nie gadaj, ale pokaż. Bo tutaj każdy najmniejszy gest, każde spojrzenie głównie naszej bohaterki ma sens i ma coś ważniejszego do powiedzenia. A kamera cierpliwie to śledzi. W ogóle przepiękne i jakże wrażliwe zdjęcia są ogromnym plusem tego filmu. Dla moich zmęczonych oczu, zmęczonych nawalanką, laserami i hollywoodzką pustką, to wręcz była poezja. Świetnie i z wyczuciem jest to, moi drodzy, zagrane. Młodziutka aktorka, która występuje w roli Kate, jest wręcz ujmująca. Myślę, że to jedna z najpiękniejszych takich właśnie, nie wiem w jaki to sposób nazwać, takich dziecięcych ról, a jednocześnie dziecięcych, ale jednocześnie tak bardzo wymagających emocjonalnie. Ale to skupiona reżyseria, powolne budowanie dramaturgii, która jak tykający zegar wybucha wreszcie w finale. Daje nam ten mały, poruszający i jakże piękny film. I Rodeo, koinigaszczyny goni. Film Cicha Dziewczyna to jeden z filmów, który będziecie mogli zobaczyć w Offowy Czwartek, już ten najbliższy. Jak zawsze w Multikinie, jak zawsze o godzinie 19. A ja was zapraszam, bo to naprawdę przepiękne, mądre i poruszające kino. A już 14 września w Offowych Czwartkach będziecie mogli zobaczyć film Rodeo. Julia uwielbia motocykle, wolność i szybkość i wkracza w świat nielegalnych wyścigów, gdzie inni prezentują swoje maszyny i niebezpieczne ewolucje. Tu vas aller faire un tour? Non, non, mais ça va pas ou quoi? Domino, il n'aime pas qu'on sorte. C'est qui Domino? Votre patron, entre guillemets. J'ai un deal à te proposer là. Vas-y. Julia znajduje ucieczkę w pasji do motocykli i nielegalnych ulicznych wyścigów, do rodeo, ale. On va faire ton braquement. Domino, on en a parlé. C'est dingue. Même la nouvelle poule aux odeurs, là. Putain, j'ai l'impression que j'ai pris un shoot avec ta moto. C'est l'adrénaline. Września klasyk, absolutny klasyk, czyli debiut Davida Lynch'a, Głowa do wycierania. Henry Spencer zostaje zaproszony na kolację do rodziców swojej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie jest dosyć zaskakujące, bo Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła dziecko. Jego dziecko. A więc 21 września Głowa do wycierania i David Leach. Jesteście na to gotowi? Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Film Saint-Omer. Pisarka Rama bierze udział w procesie młodej kobiety oskarżonej o spowodowanie śmierci swojej córki. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Ten film będziecie mogli zobaczyć w Offowe Czwartek, już 28 września. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow our trees know you better than anyone else. It's time you let your guard